Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Ardeny, gdzie będę strzelał czołgi, bo już dawno nic takiego tutaj nie pokazałem na swoim kanale. A bitwa rozgrywana jest na mapie Ardeny i zaczynam ją bredą, dlatego że mam do zmarnowania kolejne boosterki i będę to robił w drzewku włoskim. No, żeby sobie tam poodkrywać następne pojazdy. W bitwie mam do strzelania jako zadanie dzienne czołgi średnie i lekkie, więc przy okazji normalnej gry samo się to będzie robiło. Nie ma się co nastawiać specjalnie na te pojazdy, bo i tak jest ich dużo na tym BR-ze. A ja będę szukał swojej szansy przy objeżdżaniu, czyli tak jak to robię zawsze, bo to mi, taka gra daje mi efekty. Przede mną pokazał się Sztuk, udało się go rozwalić i na hita. Takim działem jak ma Breda to nie jest wielka sztuka, chociaż zdarza się, że przeciwnicy odbijają pociski. No i tak, tutaj sobie wjeżdżam do miasta, szukam przestrzału w stronę KB. Mamy w tej chwili przejęte dwa punkty, no ale przeciwnicy na pewno nie odpuszczą, będą tam podjeżdżali coraz bliżej. No i tak jak mówiłem, przy B już są pierwsze pojazdy, jest Panzer trójka. Jednym strzałem jest KW-1, no tu kolega mi próbuje go podebrać, ale tym razem już kawulec rozwalony i frag dla mnie. Jest tam jeszcze jeden czołg przy B od przeciwników, no ale tu jak widać już nie mam go podświetlonego, więc nie ma co za bardzo stać tutaj przy tym domku, bo zanim oni się pokażą przy A, no to trochę czasu minie, a szkoda go, bo za chwilę pokażą się samoloty i Breda będzie miała, łagodnie rzecz ujmując, przechlapane. Podświetlił się Marderek, nie mam strzału przez tą górkę, dlatego podjeżdżam trochę wyżej. Teraz już jest na zielono. No i zaliczony ten frag. Od respa wyjechał KW-1. Niestety rykoszet poszedł po pancerzu i po lewej stronie jest T-34. Ściągnąłem mu gąsienicę, więc nie będę się tutaj ruszał i wykorzystuję zaletę Bredy, czyli jej prędkość. Objechałem teciaka. Zanim kolega zdążył obrócić wieżę, ja się przeładowałem i no i mam rozwalony kolejny frag zaliczony. Stanę sobie tutaj za domkiem, no i właśnie to jest to, co mówiłem, pokazują się już samoloty. Ten strzał nieudany, za to przede mną jest M4. Po przeładowaniu powinien był zejść na hita, tylko krytyczne okazuje się zrobione. Ja łapię pożar od samolotu, poprawka rozwaliła. To był AMX, a nie M4. No może być AMX. Frag jest frag. A do mnie zaczął strzelać Dicker Max, ja nie mam podświetlenia na nim, teraz coś tam się pokazuje, niestety muszę się naprawiać. No ale jak widać nic mi te naprawy nie dały, bo dostałem postrzał od artylerii i koniec z Bredą. Następny pojazd to jest z Rinnej. No, jaki z Rinnej jest, to każdy wie, kto nim grał. O, tutaj fajerwerki z rakiet. Po co te rakiety oni mu tutaj założyli, nie wiem. One są kompletnie nieprzydatne. Nie wiadomo, jak nimi celować. Nie da się celować, ale nawet jeśli się próbuje, to rakiety i tak lecą, gdzie chcą. Także można sobie postrzelać, żeby zobaczyć, jak lecą.
Przymierzam się do zrobienia filmiku o tym TDK-u i kiedyś pewnie go zrobię, jak się zejdą dwie niedziele do kupy. A ja sobie tu wyjeżdżam na górkę, czyli robię najgorszą rzecz, jaką można zrobić pod słońcem. Mam KW1 przed sobą. Na szczęście dla mnie kabulec chyba mnie nie widział. Też objeżdżam przeciwników, chociaż nie będę jechał aż tak daleko jak poprzednim razem. Bo przede mną stoi jeden średni czołg. No, to jest T-34. Działo to z Rinny ma. Dobre. Jak na TDK przystało. Gorzej, że Dicker Max strzelił do mnie, zrobił mi uszkodzenia, zabił załogantów. A ja zanim zdążyłem się przeładować, dostrzałem strzała od tego kabulca, do którego nie trafiłem przedtem. No to jest właśnie z Rinny, tak się nim gra. Został mi jeden czołg do użycia. Będzie to M4A4. No i konsekwentnie będę jechał dookoła. Na razie mamy przejęte dwa punkty, mamy przewagę nad przeciwnikami. Niestety w tej chwili tracimy punkt B. Nie ma tam żadnego z drużynowych. Co gorsze, na punkcie C jest jeden pojazd, drugi dojeżdża i nie bardzo będzie miał go kto bronić, kiedy przeciwnicy dojadą. Wydawałoby się, że trzeba tam jechać i walczyć, no ale ja wybrałem inną opcję. No to jest tam już w sumie 6 pojazdów. Bardzo dużo. No prawdopodobnie, a raczej na pewno już straciliśmy punkt C. Co prawda są tam drużynowi i będą go przez chwilę jeszcze bronić, no ale przy tej przewadze nie mają wielkich szans. Przede mną jest pelotka R3. Udany strzał, trafienie. No i na punkcie B podświetlił mi się T-34. Nie mam czystego przestrzału na niego. Trafiłem w jarzmo działa, ale żadnych skutków z tego strzału nie ma. Jeszcze poprawka. Tylko trafienie. No niestety na M4 na takich odległościach to działo nie bardzo się sprawdza. M4 bardziej. Grałem czwórką, daje lepsze wyniki na krótkich dystansach i tam nawet to działo robi robotę. No tak, ja dojeżdżam do tego teciaka, tutaj udało się go w końcu rozwalić. Wjeżdżam na punkt B, ale nie będę go przyjmował, tylko go zbiję, dlatego że przeciwnicy za chwilę będą przyjmować punkt C. I samo przejęcie jednego punktu nic by mi nie dało, bo i tak byśmy tracili przewagę, dlatego kappa B tylko zbiłem i jadę w stronę A. Będę właśnie ten punkt przejmował. Za chwilę stracimy punkt C i jeśli przejmę A, to sytuacja się wyrówna. Żadna z drużyn nie będzie traciła i nie będzie zyskiwała przewagi. Tutaj mam przed sobą M10. Nie umiem rozwalić tego TDK-a. Jest jeszcze BTR. No, udało się go wystraszyć KM-em. Do mnie wyjechał Sztuk. No i z tej odległości już nie było problemu z jego rozwaleniem. Kończę przejmować punkt. Przeciwnicy zajęli nam C. No i teraz zajmują
B. Dlatego wracam. Szkoda, że nie ma tutaj na M4 dymu, bo w tej chwili, w tej sytuacji by się bardzo przydał. Ci przeciwnicy przed AA, którzy dojechali, oni przez chwilę jeszcze powinni byli się bać. No ale teraz Skawulec dwójka tutaj na pewno mnie podświetlił i oni dojadą do A. Na szczęście drużynowi też dojechali do punktu C i będą go w tej chwili odbijać, a Kawulec utknął tam na wraku, dlatego go objeżdżam i bardzo szczęśliwy strzał, udało się jednym strzałem go rozwalić. Wjeżdżam na punkt B, odbijam go. Oczywiście tracimy punkt A, bo tam wiadomo było, że oni na niego wjadą, nie będą się za długo czaili. Ale sytuacja i tak jest dobra, bo odbijamy punkt B i punkt C, więc jeśli uda się to zrobić, to i tak będziemy mieli przewagę. Przed sobą mam jeszcze średniaka. To jest Panzer 4. No, tu leci na mnie w tej chwili artyleria, dlatego kończę przejmować punkt B. Drużynowi przejęli punkt C, zginął ten średniak, to była PZ 4G, więc w tej chwili tutaj jest puściutko. No i jadę z powrotem na punkt A. Bitwa już w zasadzie się skończyła. Nie wydaje mi się, żebym zdążył coś podziałać na kapie A, no ale jadę, bo co mam robić. No i bitwa się skończyła wygraną. Mam nadzieję, że bitwa mogła się podobać, zwłaszcza z tego rozegrania na końcu. Myślę, że to było rozsądne zagranie. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.